Bitwa polityczna, Monika Borkowska, kłaniam się nisko, witam Państwa bardzo serdecznie, witam już moich dzisiejszych gości, a dzisiaj w studiu razem ze mną są Michał Moskal, Prawo i Sprawiedliwość, witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. I Oskar Kida, bezpartyjni samorządowcy, witam. Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu. Tematów bardzo mocnych, kontrowersyjnych przed nami sporo. Przypominam zasady programu. Przed nami 5 rund. W pierwszych 3 to ja zadaję pytania. W 4 rundzie panowie będą się pytać nawzajem. A 5 runda należy do Państwa, do naszych widzów. I ja bardzo serdecznie zachęcam do aktywności. Przypominam, że już teraz można takie pytania zadawać. Wystarczy zerknąć na profil X i pod hashtagiem Bitwa Polityczna. Takie pytania moim gościom można już zadawać. My oczywiście te najbardziej kulturalne, najbardziej trafiające w sedno sprawy. W 5 rundzie wybierzemy i te pytania od Państwa będę oczywiście odczytywać. Myślę, że zasady programu są proste. Zaczynamy. Przypomnę tylko, że w tym programie bardzo ważna jest dyscyplina czasowa. Zegar widoczny na dole ekranu będzie nam odliczał czas. I tak, jeżeli usłyszymy taką sygnalizację dźwiękową, to znaczy, że ten zegar zaczął odliczać czas, natomiast ten dźwięk powie nam o tym, że czas na wypowiedź się skończył. Panowie, wszystko jasne? Wszystko jasne. To zaczynamy rundę pierwszą. Ale zanim zaczniemy rundę pierwszą, chcę Państwu przedstawić pewnego inżyniera, a może doktora, może prawnika z Afryki, który ostatnio, proszę Państwa, ubogacił kąpielisko w Katowicach. Zobaczmy. Wszyscy na niego patrzą, ty teraz się może wysrą. No i cóż, proszę Państwa, trochę wątków wokół tej sprawy banalnej, jakby się mogło wydawać, zrobiło się w tak zwanym międzyczasie. Mosir, który zarządza tym obiektem, tym kąpieliskiem, mówi nam dziś o incydencie kałowym. Ale pojawiają się też takie osoby, które próbują bronić i odbijają tę piłeczkę, mówiąc, że tutaj jakiś atak na migrantów, że polityka migracyjna jest w to wszystko wplątana, że tak nie powinno być. Są nawet publicyści Rzeczpospolitej, którzy mówią o zupełnym braku kontekstu, ale mi się wydaje, że ten kontekst, proszę Państwa, dzisiaj jest, bo przecież widzimy, że tych przybyszów, nielegalnych migrantów, którzy właśnie tak ubogacać mają kulturowo naszą Polskę, jest coraz więcej. Widzimy przecież, co dzieje się na naszej wschodniej granicy, widzimy też, co dzieje się na zachodniej granicy. Cały czas, codziennie dowiadujemy się o tym, że strona niemiecka przywozi nam migrantów i przerzuca przez granicę. W związku z tym naszym zdaniem jest o co pytać i jest o czym dyskutować. No i pytanie do przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan patrzy na tego typu zdjęcia i obrazy, to ma pan wrażenie, że polski rząd panuje nad tym, co wokół migracji, w temacie migracji się dzieje? Myślę, że to jest najmniej brutalne z tego, co nas czeka, bo jeśli się zupełnie politykę migracyjną, a w zasadzie obronę naszych granic odpuszcza, tak jak robi to obecny rząd, jeśli się podejmuje takie decyzje, jak podjął przecież na początku, że przyjęty został pakt migracyjny, że przyjęta została dyrektywa azylowa, to musimy się liczyć z tym, że takie obrazki to jest najmniejszy problem, z którym będziemy się mierzyć w Polsce, bo za chwilę tych obrazów związanych z brutalnością, z tą niekontrolowaną migracją, z brakiem świadomości tego, kogo będziemy wpuszczać na nasze granice, z rosnącą przestępczością w związku z tym, będą się pojawiać cały czas. I niestety, no dzisiaj mamy sytuację taką, w której rząd zgodził się chociażby na dyrektywę azylową, która zakłada, że każdemu nielegalnemu migrantowi będzie przyznany status uchodźcy, a w ramach tego statusu będziemy musieli zapewnić zakwaterowanie, dostęp do rynku pracy, dostęp do świadczeń społecznych. Ale Platforma mówi, że to wszystko przez was, że pakt migracyjny był klepnięty, bo nie było waszego oporu stanowczego.
Ale przecież to jest absolutna bzdura, bo my przecież wstrzymaliśmy nielegalną imigrację do Polski, tą, która była szykowana przez Platformę Obywatelską już w 2015 roku. I przez 8 lat tego problemu w Polsce po prostu nie było. A zaraz po tym, jak oni się pojawili u władzy, doprowadzili do tego, że pakt migracyjny został przyjęty w Unii Europejskiej. I gdyby wszyscy z obecnej koalicji rządzącej głosowali przeciwko temu paktu migracyjnemu, on nie byłby w Unii Europejskiej przyjęty i dzisiaj nie mierzylibyśmy się z tymi problemami. A te problemy dopiero są przed nami, bo przecież przyjęcie tych wszystkich założeń i tego, jak to będzie konkretnie wyglądać w Polsce, to jest kwestia drugiej połowy tego roku, a w zasadzie ostatniego kwartału. Ale przecież pytanie należy też zadać takie, o co chodzi, dlaczego my już widzimy takie obrazy na polskich ulicach i w polskich zbiornikach wodnych również. Skoro słyszeliśmy, że pakt migracyjny w życie ma wejść dopiero za 2 lata i przecież premier Donald Tusk mówił nam, proszę państwa, jasno, my to wszystko pamiętamy, to są ostatnie wypowiedzi, że to nie będą żadne obciążenia, że to będą same benefity, że my nie będziemy musieli przymusowo przyjmować migrantów i nawet nie będziemy musieli za nich płacić. Na podstawie których przepisów prawnych to zostało powiedziane, tego do dnia dzisiejszego nie wiemy, natomiast no, widać, że 2 lata jeszcze do wejścia paktu migracyjnego, a my już widzimy takie obrazy. Czy pan Oskar Kida z Bezpartyjnych Samorządowców ma takie wrażenie, że ktoś w ogóle nad tym panuje? Albo inaczej zapytam, czy ktoś w tym rządzie chce nad tym zapanować? Znaczy, proszę państwa, my mamy do czynienia z ogromnym chaosem, bo w Polsce w tym momencie tak naprawdę nie ma polityki migracyjnej z prawdziwego zdarzenia, nie ma konkretnych wytycznych, konkretnego dokumentu, wobec którego rząd mógłby przestrzegać procedur, które doprowadziły do tego, że ktoś panowałby nad tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o politykę migracyjną. Natomiast ja chciałem powiedzieć trochę więcej o tym pakcie migracyjnym, o którym tutaj pani redaktor wspowiedziała, ponieważ pamiętajmy, proszę państwa, że to jest pakt migracyjny, za którym jeszcze niedawno tak rząd Donalda Tuska głosował na kanwie Unii Europejskiej przeciw. Mimo to on wszedł, a potem jak wszedł, to przekonywał nas, że to jest bardzo korzystne dla Polski, że my na tym zarobimy. I właśnie dlatego głosowali przeciw. No proszę państwa, logika nie do podważenia. Ale jeżeli chodzi o pakt migracyjny, którego przecież państwo nie chcą, ludzie w Polsce tego nie chcą. Gdybyśmy zrobili referendum w tej sprawie, Polacy mieliby się okazję w nim wypowiedzieć. Każdy by się, jestem przekonany, że każdy z nas wie, jaki byłby wynik tego referendum. Po prostu ten pakt zostałby odrzucony. Proszę państwa, trzeba pamiętać, że to jest czek in blanco. My wyposażyliśmy Unię Europejską w kompetencje do tego, żeby przyprowadzała nam tutaj nielegalnych imigrantów. I gadanie o tym, że my się możemy zwolnić z tego, ponieważ my przyjęliśmy tam uchodźców z Ukrainy i tak dalej, to jest tak naprawdę tylko mamienie ludziom w głowach, ponieważ... Ale to chce nam pan powiedzieć, że takie obrazy, jak ten zestawu, będziemy za chwilę oglądali pani, masowo, pani nie tylko redaktor, takie? Po pierwsze, ja nie wierzę w deklarację rządu, że my nie przyjmiemy żadnego nielegalnego imigranta, najwyżej się od nich wykupimy, bo po pierwsze, no, wiarygodność tego rządu jest jaka jest, a po drugie, trzeba pamiętać, że w wypadku ogłoszenia przez Unię Europejską kryzysu, tak, związanego z migracją, my nie będziemy mieli takiej możliwości. Po prostu nam się narzuci ich przyjmowanie i wtedy ten mechanizm dotyczący wykupywania się, płacenia za tych nielegalnych imigrantów kilkudziesięciu tysięcy euro od sztuki zostaje wyłączony. Będziemy musieli ich przyjąć. I gdyby ktoś się z naszych widzów pytał, dlaczego my pokazujemy takie okropne obrazy na antenie, to robimy to, proszę państwa, dlatego, że docierają do nas informacje, że na granicy naszej wschodniej ma być gorzej, że ma być kolejny szturm przeprowadzony w przyszłym miesiącu, w sierpniu. To po pierwsze. Po drugie, cały czas mamy rozbieżność, jeżeli chodzi o cyfry i naszą zachodnią granicę, bo tutaj pani redaktor Aleksandra Fedorska ma swoje ustalenia dotyczące kilku tysięcy nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli te granice. Strona polska twierdzi, że to raptem kilkaset osób, więc tutaj też nie mamy jasnej sytuacji. A dodatkowo widzimy, co dzieje się w Europie, chociażby przy okazji organizacji igrzysk teraz, prawda, olimpijskich. Widzimy, jak we Francji, jaki był poziom organizacji pod względem bezpieczeństwa tych igrzysk i co tam się działo. Zresztą też statystyki wszystkie dotyczące gwałtów, rabunków i tak dalej. Panowie, co wasze formacje zamierzają w tej sytuacji robić? No bo tutaj co do zasady jesteście zgodni, tak? Że sytuacja jest zła, że nie bardzo jest w tym rządzie pomysł na to, jak wybrnąć z tego impasu i generalnie obaj, jak rozumiem, nie wierzycie w zapewnienia i deklaracje premiera Donalda Tuska. Tylko pytanie, myślę, które stawiają sobie też nasi widzowie, co dalej?
40 sekund. Przede wszystkim tutaj mamy bardzo prostą sytuację. Trzeba się stanowczo sprzeciwiać paktowi migracyjnemu. I jeśli Prawo i Sprawiedliwość byłoby u władzy, to ten pakt migracyjny po prostu nie byłby uwzględniany. I tego mamy pełną świadomość, bo przecież już tak było, gdy próbowała nas Unia Europejska do tego zmuszać. No dobrze, tylko w Europie też macie mniejszość. Ale, i co? Ale z drugiej strony mamy jeszcze kwestię naszej granicy. I tutaj niewątpliwie to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, to jest wyraz pewnej atmosfery, która stworzyła się wokół granicy i tego zaproszenia, które wysyła i Ursula von der Leyen i dzisiaj Donald Tusk dla migrantów nielegalnych, którzy przekraczają naszą granicę z Białorusią. Pierwsze, trzeba zacząć chociażby od tego, żeby nie funkcjonował zespół Bodnara, który ma ścigać obrońców granic. Żeby polskie państwo nie wspierało tych, którzy atakują polskiego żołnierza, tylko żeby wspierało polskiego żołnierza, który sprawia, że w Polsce jest bezpiecznie. 40 sekund. Tak, proszę państwa, obronność naszego kraju, w tym właśnie przed nielegalną migracją ze strony z granicy białoruskiej, to jest oczywiście priorytet i my powinniśmy utrzymywać i nawet wzmagać te działania, które są podejmowane na granicy. Natomiast my jako bezpartyjni samorządowcy uważamy, że przede wszystkim Polska powinna przyjąć politykę migracyjną z prawdziwego zdarzenia. Domagamy się przyjęcia dokumentu, który będzie zawierał stosowne procedury, bo właśnie brak takich wytycznych, brak takich dokumentów doprowadził do tego, co dzisiaj znamy między innymi pod hasłem w tak zwanej afery wizowej, tak, ponieważ to jest oczywiście przepompowane, to jest nadmuchana bańka, ale tego by nie było, gdyby taki dokument po prostu funkcjonował i rząd mógłby pokazać, proszę bardzo, to są procedury, wszystko było zrobione od A do Z, dokładnie tak jak w procedurach. Proszę teraz znaleźć błąd, która procedura zawiodła. Nie byłoby czegoś takiego. A my dziś, proszę państwa, mówimy o incydencie Kałowym. Podkreślam, że to cytat. I być może kogoś to śmieszy, ale chcę państwu przypomnieć, że całkiem niedawno mówiliśmy o zgwałconej na plaży w Rimini Polce i jej brutalnie pobitym narzeczonym. Mówiliśmy o Anastazji też no, tragicznie i zgwałconej i zamordowanej na wyspie Kos. I tych przykładów i tych tragedii w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach było więcej. I to też gdzieś trzeba cały czas mieć z tyłu głowy. Jeżeli macie państwo pytania dotyczące tego tematu, to zachęcam do takiej aktywności. Przypominam, że na X-ie można cały czas te pytania zadawać. Wystarczy dopisać hashtag Bitwa Polityczna, a my przechodzimy do rundy drugiej. W rundzie drugiej pytać będę o nielegalne podsłuchy na polityczne zlecenie, zamówienie, bo wiele wskazuje na to, że to, co dzieje się wokół pana dyrektora Mraza i Funduszu Sprawiedliwości, tak właśnie nam tutaj pachnie jakimś zleceniem. Dziś pisze o tym właściwie wczoraj dziennikarki Rzeczpospolitej, natomiast to tak naprawdę, proszę państwa, jest nasz news. Myśmy już 3 tygodnie temu pokazywali państwu dokumenty, z których wynikało, że te rozmowy zostały nagrywane po tym, jak Tomasz Mraz dostał już zarzuty. Mecenas Lewandowski mówi dziś wprost, że jest to pozyskiwanie dowodów bez zgody sądu. Pamiętamy, co działo się wokół Pegasusa, jakie larum było podniesione, a tam przypominam, że w przypadku Pegasusa zawsze musiała być zgoda sądu. Konkretny sędzia musiał się podpisać pod taką zgodą na podsłuchy. A tutaj okazuje się, że wszystko jest w porządku, że siedział sobie pan dyrektor Mraz, przesłuchiwany, jak rozumiem, przez prokuratora. W międzyczasie zadzwoniła do niego urzędniczka. On odbiera telefon w trakcie tego przesłuchania. Wszystkiemu przysłuchuje się ten prokurator, a później okazuje się, że ta urzędniczka trafia do aresztu tymczasowego. No i pytanie do moich gości, czy taka prowokacja, czy po pierwsze można to nazwać prowokacją, po drugie, czy taka prowokacja jest w ogóle dopuszczalna w kontekście też pewnych dowodów, wniosków dowodowych i toczącej się w kolejnym etapie sprawy. Pan poseł. Podkreślić trzeba na początek, że pan Mraz jest klientem Romana Giertycha, który w sposób zupełnie niezrozumiały uczestniczy w tej sprawie. I my, jeśli chodzi o wszelkie sprawy, które pojawiały się, że były jakieś zarzuty medialne czy zarzuty polityczne i była potrzeba zwołania komisji śledczych, zawsze głosowaliśmy za, bo jako Prawo i Sprawiedliwość mówiliśmy od początku, jesteśmy gotowi wyjaśnić każdą sprawę, jeśli pojawia się jakakolwiek wątpliwość, bo nie mamy sobie nic do zarzucenia. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czystą operacją polityczną. Bo jeśli mamy nielegalnie przejętą prokuraturę, która na bazie zupełnie wydumanych zarzutów wobec pana ministra Romanowskiego podejmuje próbę zaaresztowania iluś osób, potem torturami próbuje doprowadzić do tego, żeby te osoby zmusić do złożenia odpowiednich zeznań, a następnie próbuje dokonać jeszcze nieudanego do tego wszystkiego aresztowania ministra Romanowskiego, co jest już kompromitacją samą w sobie, to można by powiedzieć, że my dzisiaj w wymiarze sprawiedliwości pod rządami Bodnara mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, ale
to by był komplement dla tej grupy, bo to jest zdezorganizowana grupa przestępcza, która nawet tych swoich machlojek nie potrafi tam przeprowadzić. Więc to jest sytuacja absolutnie skandaliczna, wyjątkowa i taka, której w historii Polski niewątpliwie nie było i z pewnością to będzie musiało być rozliczone. Ja na miejscu pana Romana Giertycha już dzisiaj zacząłbym się zastanawiać, czy to nie on powinien zacząć starać się o status małego świadka koronnego, bo to, że będzie skazany za to wszystko, to jest coś, co myślę, że jest absolutnie bezdyskusyjne. No to jeżeli pan wywołał pana mecenasa Giertycha, pana posła Giertycha, choć on sam nie lubi jakoś, jak się o nim mówi, pan poseł, to też trzeba powiedzieć, że dzisiaj on głośno zabiera w tej sprawie głos, to niejako próbując odeprzeć te zarzuty, które są, no dzisiaj wydaje się, nie do podważenia i odbija piłeczkę, próbując tutaj retorycznie zasugerować, że to media są winne, że w ogóle zechciały i śmiały ujawnić te informacje, te dokumenty. Wszyscy są winni, tylko nie pan mecenas Giertych. Wydaje się, że standardowy taki mechanizm tutaj w przypadku pana mecenasa Giertycha zadziałał. Pan jest prawnikiem, panie Oskarze. Ja sobie próbowałam wyszperać w sieci informacje dotyczące tego, czy w ogóle taka prowokacja, bo myślę, że jawnie dzisiaj możemy mówić otwarcie już o prowokacji, będzie przydatna i czy może być dopuszczalna w toku prowadzonego postępowania. I są nawet w sieci takie publikacje pod tytułem na przykład Prowokacja a rzetelność procesu karnego. I tutaj powołują się autorzy tych publikacji na przykład na konstytucję, na artykuł 45, ale też na ratyfikowane umowy międzynarodowe różne. I wynika z tego jasno, że podstawą ustaleń faktycznych nie mogą być dowody zdobyte właśnie w taki sposób, poprzez prowokację. Czy pan się z tym zgadza i ewentualnie jakie to może mieć konsekwencje prawne dla samego dyrektora Braza i dla Romana Giertycha? Znaczy, proszę państwa, ja generalnie jak czytam niektóre komentarze pod doniesieniami w tej sprawie, to mi naprawdę ręce opadają, bo tu trzeba sobie uporządkować kilka rzeczy. Oczywiście argument, który się pojawia o tym, że można nagrywać własne rozmowy, jest prawdziwy. Tak, można. Ja mogę cały czas chodzić z włączonym dyktafonem i się nagrywać, nie ma problemu. Ale proszę państwa, w momencie, w którym ja przychodzę na prokuraturę, zaczynam współpracować z prokuraturą i prokuratura mówi to idź ty dalej, tam nagrywaj sobie te rzeczy i będziemy tego wykorzystywać, to proszę państwa, to już jest taki outsourcing na zakładanie podsłuchów i gdybyśmy uznali, że to jest dopuszczalne i to jest zupełnie wszystko z tym jest okej, to ja naprawdę uważam, że prokuratura to spokojnie znajdzie tam kilkudziesięciu chętnych, którzy zaraz pójdą, będą nagrywać po ludziach i wtedy my żadnej zgody sądu nie będziemy potrzebować, bo zresztą to nie prokuratura, no to jacyś ludzie się zgłosili, no proszę państwa, no, na umowę o dzieło niech sobie pozatrudniają takich w ogóle tam nagrywaczy. Dokładnie, zawód nagrywać i będzie wszystko w porządku. No to, proszę państwa, nie jest w porządku. Tak samo, jeżeli, proszę państwa, coś jest ustawiane z góry po to, żeby osiągnąć jakiś skutek w postaci właśnie tego, żeby uzyskać pewne treści nagrań, bo my nie znamy całości, te nagrania są cięte, my nie znamy całości tych nagrań. Już nie mówiąc o tym, że niepotwierdzone ich autentyczności, ale nawet załóżmy, że są autentyczne. Nie znamy całości tych nagrań. To jak taki dowód ma się bronić w sądzie? Mamy pana mecenasa, który reprezentuje człowieka, który notorycznie destabilizuje to postępowanie, bo on ujawnia co chwilę jakieś rzeczy w mediach. I ten człowiek przyprowadza go na komisję, mówi, że on tutaj będzie go reprezentował, będzie mu pomagał. A on jest jeszcze politykiem, który reprezentuje konkretną władzę. Jest. No. A oprócz tego zaraz chwilę potem głosuje za uchyleniem immunitetu, występuje w sprawie, się to wypowiada jakiś w ogóle w tym, o tym, że powinno się tam aresztować pana Romanowskiego, mimo że chwilę wcześniej reprezentował człowieka, który wprost destabilizuje to postępowanie. Ja naprawdę nie rozumiem, co tam się dzieje. Tam jest, proszę państwa, jeden wielki chaos. No dobrze, no to idźmy dalej w takim razie, panowie, w rundzie tak zwanej ad vocem po 40 sekund jeszcze w związku z tą sytuacją, jaki jest plan Zjednoczonej Prawicy, suwerennej Polski także. No bo wydaje się dzisiaj, przynajmniej na logikę, ja prawnikiem akurat nie jestem, ale słyszymy, że jest szereg prawników, którzy mówią, dzisiaj są te dowody nie do obronienia w sądzie, a z drugiej strony słyszymy, że są całe tomy, całe setki, sterty dowodów i w ogóle jest tyle dowodów, że to jest nie do podważenia. 22 tysiące stron. Słyszeliśmy o tym, że pan mecenas Giertych pracował nad tą sprawą przez setki godzin. No, na X-ie. Pytanie, w jakiej formie pracował nad tą sprawą, no bo to też jest skandaliczne, pamiętajmy, że jest pełnomocnikiem jednego z uczestników postępowania. Zresztą tutaj też widzimy bardzo mocno te podwójne standardy, czyli wobec pana Mraza, który również jest w sprawie oskarżony, czy jak rozumiem, jest toczone śledztwo w jego kierunku. Sprawa wygląda tak, że jest małym świadkiem koronnym, pojawia się w Sejmie, opowiada jakieś historie, których rzeczywiście... No pytanie czy właśnie, czy w ogóle on jest tym świadkiem, bo my nie mamy, no właśnie podobno nie. Czyli jeśli jest taka sytuacja, to mamy do sytuacji...
czynienia ze sytuacją jeszcze bardziej skandaliczną, bo mamy jakiegoś uczestnika postępowania, czy przyszłego uczestnika postępowania, którego celem jawnym jest mataczenie w sprawie, a równocześnie na przykład uwięzionego księdza, który przekazał wszystkie dokumenty i który czeka na informację, czy będzie mógł być uwolniony w czyli końcu. Pan dyrektor Mraz nie ma nawet statusu jeszcze małego świadka koronnego. Ubiega się. To jest dla niego gorzej niż jakby miał? Jak to wygląda proceduralnie? Proszę państwa, ja w ogóle pierwszy raz bym widział takiego świadka koronnego, który bryluje w mediach społecznościowych i na komisjach sejmowych i opowiada o tym, co się dzieje w postępowaniu. No ja to nie kojarzę takiej sytuacji, ale chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co pani redaktor mówiła i do drugiej grupy argumentów, która się pojawia, ponieważ słyszeliśmy przed chwilą, że tutaj już osoby związane z ekipą rządzącą mówią, kto to nagrał, kto to w ogóle ujawnia, kto to wykorzystał, co to za skandal. My już to raz słyszeliśmy przy okazji tak zwanej afery Sowy i przyjaciół. I proszę państwa, często to jest porównywane, że tutaj czemu teraz wy się tutaj burzycie, jak przecież nigdy nie było wcześniej problemów z tym, że się wykorzystywało nielegalne nagrania z Sowy. Tylko proszę państwa, jest fundamentalna różnica, bo te nagrania z afery Sowy i przyjaciół to nie pozyskała prokuratura, tylko to pozyskali jacyś tam kelnerzy i prokuratura to zdobyła. Natomiast tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który po tym, jak już się zgłosił na prokuraturę, to został właśnie takim dobrowolnym, wolontaryjnym nagrywaczem i teraz prokuratura po prostu sterowała tym, że on pozyskiwał te nagrania. To jest zupełnie inna sytuacja. I mówię, proszę państwa, że cały czas w tle mamy jeszcze sprawę tych urzędniczek, bo o nich nie możemy dziś zapomnieć, które siedzą w areszcie tymczasowym. I akurat tak się złożyło, że kiedy pan Tomasz Mraz był przesłuchiwany przez prokuratora, to ta pani zadzwoniła. Rozmowa była krótka, podobno trwała 2 minuty, ale być może była treściwa. I potem okazało się, że pani urzędniczka została właśnie zaproszona do tego aresztu tymczasowego. No więc my dlatego będziemy też trzymać rękę na pulsie i tej sprawie będziemy się przyglądać, no bo wobec tych faktów, które podkreślam raz jeszcze, ujawniła Telewizja Republika, bo to był nasz news jakieś 3 tygodnie temu, obojętnie nie można przechodzić. A teraz przechodzimy szybko, sprawnie do rundy trzeciej. No i wracamy do tematu Przemysława Babiarza, bo cały czas jest ta sprawa w zawieszeniu. Naiwni myśleli wczoraj, przedwczoraj, że jeżeli społeczeństwo pokaże, że jest solidarne, że jeżeli społeczeństwo wstawi się za tym dziennikarzem, to może coś tam na górze Platformy albo we władzach telewizji drgnie. Okazuje się, że nie. Że po tym oświadczeniu skandalicznym, które wydała telewizja, panowie idą dalej. Dyrektor TVP Sport twierdzi też w swoim oświadczeniu, że pan Babiarz sprzeniewierzył się misji dziennikarskiej i że wcale nie został zawieszony za poglądy, ale tak się dziennikarz nie powinien zachowywać. No i pytanie właśnie do panów, to teraz od przedstawiciela bezpartyjnych samorządowców. W takim razie zacznę pana zdaniem. Mamy tutaj już do czynienia z cenzurą i prewencyjną, i represyjną, bo o to też głośno pytamy na naszej antenie. Znaczy, tak, ja uważam, że generalnie nowe władze telewizji publicznej zastosowały tutaj cenzurę w przypadku pana Babiarza, ponieważ proszę państwa, argument o tym, że on był zatrudniony do tego, żeby komentować wydarzenia sportowe i komentator sportowy nie powinien w ogóle takich komentarzy robić, jest absolutnie nietrafiony o tyle, że po pierwsze, proszę państwa, to, co on komentował, to jeszcze nie było żadne wydarzenie sportowe w takim znaczeniu, że nie komentował zawodów w trakcie ich trwania, tylko komentował i każdy o tym wiedział. Ceremonii otwarcia, która po prostu zawiera różne elementy. Ktoś go do tego też wynajął, tak, prawda? By komentować ceremonię otwarcia. Żeby każdy wiedział, co on będzie komentował, czyli ceremonię otwarcia. A po drugie, proszę państwa, trzeba pamiętać, że pan Babiarz nie wymyślił tu sobie jakiegoś komentarza, nie przedstawił żadnych swoich poglądów politycznych, chyba że mówimy o słówku niestety, no to wtedy faktycznie, że komuniści się mogą poczuć urażeni, że niestety. No nie podoba mi się komunizm, niestety. Tak, natomiast powiedział po prostu o tym, co autor piosenki miał na myśli, tworząc tę piosenkę, o czym sam powiedział i na co mamy dowody, mamy nagrania, mamy jego słowa, więc to było tylko sprawozdanie z tego, co autor w sprawie tej piosenki powiedział. I telewizji publicznej przeszkadza to, że Przemysław Babiarz powiedział o tym, że niestety jest to wizja komunizmu, a nie przeszkadza jej pani Kurdej Szatan, która pluje na polski mundur, ale ma program, ma w TVP swoje tam 3 grosze może tam swoje dorzucić i to nagle wszystko jest okej, mimo że wiele osób się burzy, a w przypadku pana Babiarza jest dokładnie odwrotnie. Sportowcy, komentatorzy, dziennikarze piszą petycje o to, żeby go odwiesić, żeby on komentował te igrzyska sportowe, żeby nie stosować wobec niego tej represji. No ale tutaj jak widać niestety, no, jak się powie coś złego o komunizmie, no to spotyka nas taka właśnie, a nie inna reakcja nowych władz TVP. Pani Kurdej Szatan to jest tylko jeden z przykładów. Ja przypomnę państwu, że cały czas jednym z ważnych dyrektorów w nielegalnej telewizji, tak trzeba mówić dzisiaj, dyrektorów, którzy odpowiadają nomen omen za publicystykę, jest człowiek, który mundur do SS porównał.
Więc o czym my w ogóle tutaj dzisiaj mówimy? A ja pytam o cenzurę prewencyjną i represyjną, dlatego że wydawało się, to była ceremonia otwarcia, więc to dopiero początek. Wszyscy wiedzieli, mniej więcej ci, którzy byli tam na miejscu, że może być to kontrowersyjne widowisko. I prewencja polegała na tym, by nikt już więcej nie odważył się w ten sposób komentować tego wydawiska, prawda? Więc jest to cenzura prewencyjna, ale i represyjna. Tak, żeby nikomu nie przyszło do głowy, kto będzie widział, jaka kara spotkała pana Przemysława Babiarza, by wyjść przed szereg, przed ten szereg. Tak, tutaj zdecydowanie mamy do czynienia z takim utwardzaniem linii nowej TVP, czyli nikt się nie może wychylić, nikt nie może, nawet nie chodzi o to, żeby powiedzieć coś, co wynika z jego własnych poglądów politycznych, tylko powiedzieć prawdy, bo prawda staje się kontrowersją w tym alternatywnym świecie, który Prawda jest taka, że gdyby Lenona ktoś zapytał o interpretację tego, to myślę, że w mocniejszych słowach niż Babiarz by to wszystko skomentował. Oczywiście, ten komentarz był bardzo delikatny, jak na to, co się zresztą działo na tych igrzyskach olimpijskich, które pokazały, że w amoku tej lewackiej rewolucji, która dzisiaj toczy się na świecie, a w szczególności na Zachodzie, można podeptać igrzyska olimpijskie, które przecież mają piękną tradycję sportową i zawsze poza nawias polityki gdzieś były wyciągnięte. Można podeptać w zasadzie każdą świętość, każdą okazję, tylko po to, żeby przesunąć granicę jeszcze trochę dalej. I tu się też nasuwa pytanie, no co jest dalej? No co trzeba w tej chwili zrobić, żeby było jeszcze większe show? Nie wiem, chrześcijan rzucić na pożarcie lwom? No przecież to jest jakiś absurd, do czego my zmierzamy. I jeśli ktoś w bardzo delikatnych słowach, mówiąc tylko o prawdzie, komentuje to, co się dzieje i zostaje zawieszany, no to jesteśmy naprawdę na granicy jakiegoś totalitaryzmu w Polsce, jeśli tak mają wyglądać media publiczne, a media publiczne, które jeszcze do tego są w sposób nielegalny przejęte, to zresztą zostało ocenione przez widzów, bo to widzowie zdecydowali, że tego się w tej chwili po prostu nie da oglądać i te wyniki telewizji publicznej ryjące po ziemi też pokazują, że to było konsekwentne zniszczenie mediów publicznych, podporządkowanie ich interesowi jednej partii. No dobrze, tylko idźmy dalej. Jaki będzie kolejny krok? No bo widzimy, że media publiczne szorują po dnie, jak powiedział pan poseł. Odwrotu już zdaje się nie ma, co nie powiem, żeby mnie jakoś szczególnie martwiło w obecnej sytuacji, bo jest i taka osobista satysfakcja, ale też ci widzowie przyszli za nami do Telewizji Republika, za co serdecznie dziękujemy, za to państwa wsparcie, ale o tym jeszcze będę mówić na koniec programu oczywiście. Natomiast co jest kolejnym krokiem? Bo słyszeliśmy przed wyborami parlamentarnymi, że przecież po to są te wybory, by nie było trudnych pytań. Oni nam mówili, że po to jest przejęcie tych mediów siłowe, takie i w takim stylu, że to ma być teraz prawdziwa telewizja, rzetelna, obiektywna i niezależna politycznie. I wy jako politycy młodego pokolenia, panowie, co sobie dzisiaj myślicie? I gdybyście no, mieli taką możliwość podejmowania jakiejś decyzji, tak, to co tutaj trzeba byłoby zrobić, żeby ktoś wreszcie przeciął ten gordyjski węzeł? Znaczy, no, proszę państwa, telewizja obecna, tak, publiczna, chociaż tutaj, no, tak jak pani redaktor powiedziała, no nie wiem, czy możemy używać tej nomenklatury, no to nie jest żadna obiektywna, pluralistyczna telewizja, która wszystkich traktuje jednakowo, co najlepszym dowodem jest właśnie to, o czym rozmawiamy, czyli reakcja na pana Babiarza. Ja się nie zgodzę z tym stwierdzeniem, że nie można mieć własnych poglądów w telewizji publicznej. Jak widać, można, tylko one muszą być jedyne słuszne. To muszą być po prostu lewicowo-liberalne poglądy, zgodne ze światopoglądem koalicji rządzącej. Właśnie trzeba pluć na polski mundur, trzeba generalnie głosić te wszystkie lewackie brednie i wtedy w telewizji publicznej można być i jak najbardziej się tam odnajdywać. Natomiast jeżeli ktoś ma światopogląd konserwatywny, no to nie, to wtedy to już niedobra jest, cytując klasyka. Tak, proszę państwa, być nie może. Telewizja powinna być dla wszystkich. Powinna być, ale nie jest. Co zrobić, by to się zmieniło? No tutaj problem rzeczywiście jest ogromny, bo pytanie, gdzie można dalej pójść z tą telewizją publiczną w przyszłości. I szczerze mówiąc, ja nie mam na to dzisiaj prostej odpowiedzi, bo obawiam się, że te szkody, które zostały wyrządzone w ciągu ostatniego pół roku telewizji publicznej, będą niezwykle trudne do odwrócenia, jeśli w ogóle są możliwe. Bo mówimy nie tylko o szkodach, jeśli chodzi o wizerunek telewizji publicznej, o to, jakie treści tam są prezentowane, o to, czym okazała się ta czysta woda, którą obiecywali. Ale mówimy również o spółce, która funkcjonuje w pewnych realiach biznesowych, która zawiodła swoich kontrahentów, która nagle miała wyłączony sygnał, która po prostu stała się absolutnie niewiarygodnym partnerem. I odbudowanie tej wiarygodności, również wiarygodności biznesowej, będzie gigantycznym wyzwaniem w przyszłości.
No i od razu nam się grudniowe sceny, proszę Państwa, przypominają naszym widzom. Jestem o tym przekonana również. A dziś czysta woda pana redaktora Czyża wygląda tak, że oto w głównym serwisie informacyjnym o 19.30 wychodzą i przepraszają Donalda Tuska za wiele rzeczy, wiele punktów w tym oświadczeniu. Kiedy jeszcze nie ma ani wyroku sądu, nikt im nie nakazał, jak rozumiem, tego przepraszania, ale trzeba się tutaj wodzowi jakoś podlizać, spodobać. Chyba to też można taki wniosek wysnuć, że raczej nie śpią spokojnie dyrektorzy dziś TVP, skoro robią taki myk, że w prime time, zamiast wypuścić dobrze płatne reklamy, oni prezentują nam oświadczenie, w którym przepraszają premiera Donalda Tuska, na przykład za Für Deutschland. No nic, proszę Państwa, ale o tym też przecież my mówimy na antenie, bo to jest dom wolnego słowa, więc o tym wszystkim Państwu mówimy na bieżąco. Przechodzimy do rundy czwartej. W rundzie czwartej, przypominam, moi goście zadają sobie pytania nawzajem. Mam nadzieję, że tutaj trochę temperatura zostanie podkręcona. A runda piąta należy do Państwa. Przypominam, że można zadawać pytania. Wystarczy zajrzeć na X-a i pod hashtagiem Bitwa Polityczna. Takie pytania można właśnie zadawać. No cóż, no to nie ma co dłużej tutaj się rozwodzić. Poprosimy o pierwsze pytanie. Dobrze. Ja chciałem zapytać pana posła o kwestię, którą poruszaliśmy przy okazji ostatniej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Mianowicie Prawo i Sprawiedliwość, jak jeszcze rządziło, to pod koniec swoich rządów miało taką inicjatywę, za którą ja bardzo dziękuję, czyli zorganizowania referendum ogólnokrajowego na różne tematy. Oczywiście ten dobór tych tematów i to reakcja tej strony dzisiaj rządzącej, wtedy opozycyjnej, to pozostawia tam różne tam do życzenia. Natomiast sam ruch był oczywiście dobry i ja chciałem zapytać, ponieważ taki ruch nie został wykonany przy tych kluczowych sprawach dotyczących Unii Europejskiej. Nie został wykonany w 2020 roku, kiedy negocjowany był pierwszy raz Zielony Ład, nie został wykonany przy KPO, nie został wykonany przy wielu innych kluczowych kwestiach. Chciałem zapytać, panie pośle, czy gdyby państwa formacja wróciła do władzy, to czy państwo będą te referenda robić częściej niż tylko przy okazji wyborów? I po drugie, czy te kluczowe decyzje w Unii Europejskiej wreszcie będą konsultowane z obywatelami? Bo obywatele, gdyby mogli się wypowiedzieć o Zielonym Ładzie, o pakcie migracyjnym, to gwarantuję państwu, że tego by w Polsce nie było. O pakcie migracyjnym to akurat się wypowiadali, pamiętamy, niewiążące referendum. Tak, no, się i o to pewnie chodzi, dlatego, ale że nie kilka procent więcej, kilka procent więcej i już byśmy mieli inną sytuację. Dobra, jest pytanie, 40 sekund. Może pierwsze odniosę się do doboru tematów w tym referendum, które było przy wyborach. Widzimy dzisiaj, że ten dobór tematów był bardzo słuszny, bo tam były tematy związane z nielegalną imigracją, były tematy związane z chociażby prywatyzacją spółek, sprawa, którą obecnie bardzo mocno podnoszę, czyli niszczenie chociażby PKP Cargo, ale za chwilę za tym przecież pójdzie PGG, JSW, Bogdanka, bardzo wiele spółek, które będzie w bardzo trudnej sytuacji, więc ten wybór tematów, nawet jeśli one wówczas nie wydawały się tak aktualne, to dzisiaj widzimy, że są niezwykle aktualne. Jeśli chodzi o Europejski Zielony Ład, czyli coś, czemu się stanowczo sprzeciwiamy, to ja chciałbym podkreślić jedną rzecz. To, co było głosowane na Radzie Europejskiej, to były konkluzje Rady Europejskiej dotyczące budżetu, które nie pozwalały na wprowadzanie żadnych zobowiązań na indywidualne państwa członkowskie. Co jest istotne, ja przepraszam, że troszeczkę przedłużę akurat, ale to, co jest tu niezwykle istotne, wszelkie sprawy związane z Europejskim Zielonym Ładem są wprowadzane na poziomie rozporządzeń. I tak też by było niezależnie od konkluzji Rady Europejskiej, bo one nie są do niczego potrzebne. I te rozporządzenia, które są wprowadzane do Parlamentu Europejskiego, zawsze przez Prawo i Sprawiedliwość były głosowane przeciwko. Natomiast zawsze przez koalicję rządzącą były popierane. I to jest to, czym my się różnimy od tej drugiej strony. No dobrze, no to teraz chwila na oddech, proszę Państwa. Pamiętamy, co działo się przed tym referendum w sprawie paktu migracyjnego, chociażby to chyba był taki jednak z najważniejszych punktów wtedy, na którym też kampania cała referendalna została zbudowana. No i wszyscy pamiętamy, jak Donald Tusk unieważniał oficjalnie to referendum, więc oczywiście sama inicjatywa referendum, myślę, że wszystkich nas bardzo interesuje, tylko pytanie właśnie, jak klasa polityczna do tego by podchodziła. Pytanie zadaje Michał Moskal. Ja chciałbym zapytać, to może takie szerokie pytanie dla całej formacji czy ugrupowania, które pan reprezentuje. Czy po tych kilku miesiącach rządów, po tych wszystkich działaniach, które obecny rząd podjął i w sferze gospodarczej, i w sferze bezpieczeństwa, i w sferze kultury i środków przekazu, czy widzi pan jakąkolwiek możliwość, gdybyście mieli swoją silną reprezentację w parlamencie, do tego, żeby w jakiś sposób z tą ekipą współpracować?
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o to, czy widzimy możliwość odnalezienia się w tej polityce, którą obecnie wykonuje rząd, tak, koalicji 15 października Uśmiechnej Polski, to absolutnie nie. My szliśmy do parlamentu właśnie zupełnie przeciw tego typu praktykom. Uważamy, że to, co się teraz dzieje, to jest notoryczne, skrajne, systemowe łamanie prawa i to trzeba sobie wprost powiedzieć. Tak nie może być. My jesteśmy ugrupowaniem, które bardzo sobie stawia praworządność, tak, jako cnotę, umiłowanie prawa i porządku. I nie może tak być, że w tym momencie w Polsce to prawo jest tak ordynarnie łamane. To wielcy myśliciele mówili, że to polityka powinna klękać przed prawem, ale a nie prawo przed polityką, wróciła, a jest odwrotnie. No, o czym pan mówi? Znaczy, proszę państwa, to jeżeli pani pytam, rozumiem, nawiązuje pani do tej Unii Europejskiej, to jest oczywiste i to mówiliśmy też w poprzedniej kampanii wyborczej, że Unia instrumentalnie traktowała te wszystkie rzeczy, sprawy związane z KPO i z pieniędzmi właśnie dlatego, żeby doprowadzić do takiego, a nie innego rezultatu wyborczego w Polsce. Dla nas to było absolutnie oczywiste. Pan poseł Moskal, jak rozumiem, pyta, że gdyby hipotetycznie doszło do takiej sytuacji, że siedzi dzisiaj przed telewizorem pan minister, prokurator generalny Bodnar, słucha pana i myśli sobie, nie no, sensowny ten prawnik z tych bezpartyjnych, idę do niego. I mówi tak, chłopie, no jestem w takiej czarnej D po prostu, że nie wiem, jak się z tego wygrzebać. Już nam tamten poseł Giertych niewiele może pomóc. Widzę, że ty masz świeże pomysły. Chodźżeż, zostaj moim wiceministrem. Nie ma szans. Gwarantuję państwu, że gdybyśmy my wtedy mieli te 3% więcej, bezpartyjni samorządowcy mieliby swoją reprezentację w parlamencie, to pan minister Bodnar nie byłby panem ministrem ani prokuratorem generalnym. Ho, ho, ho. No panie ministrze, jak nas pan ogląda, no to niestety nie tym razem. Dobrze, proszę państwa, myślę, że pytań też od naszych widzów jest sporo. Przechodzimy do rundy piątej. I za te pytania także państwu bardzo serdecznie dziękuję, bo jest ich sporo, z dnia na dzień coraz więcej, a to znaczy, że ten program się państwu po prostu podoba i państwa interesuje. To jest też taki barometr, po którym poznajemy, czy gdzieś tam format się spodobał szerokiej widowni. Pytania są. Poproszę o pierwsze pytanie. Malzahar pyta tak. Czemu osoba odpowiedzialna za zawieszenie Przemysława Babiarza nadal pracuje? Czemu do tej pory Przemysław Babiarz nie został odwieszony? To skandal. Osoba odpowiedzialna za to powinna natychmiast stracić pracę. No to już, proszę pana, troszkę zostało na ten temat dziś powiedziane. No jak to osoba, która zawiesiła? No chyba raczej możemy się domyślać, skąd poszła decyzja, ale tak jak mówię, dyrektor TVP Sport twierdzi jasno, że pan redaktor sprzeniewierzył się misji dziennikarskiej. Po 40 sekund dla panów. Bardzo proszę, to pan poseł teraz może zacząć. Ja myślę, że tutaj ciężko jeszcze wiele więcej dodać. Natomiast no, widzimy, po prostu telewizją rządzi dzisiaj banda, która realizuje polityczne zlecenie Tuska. I tym politycznym zleceniem Tuska jest zemsta na ludziach, którzy mają jakiś kręgosłup moralny. No i to jest to, co było konsekwentnie realizowane od początku, gdy nielegalnie weszli do telewizji. I to jest takie teraz dożynanie watahy, jak zresztą kiedyś mówili. Czyli zobacz, czyli, że mają jeszcze jednego katolika, który jest konserwatystą, bo tak można wnioskować ze wcześniejszych wypowiedzi pana redaktora Babiarza, absolutnie nie tych związanych z olimpiadą, i postanowili, że również na nim trzeba po prostu dokonać tego rytualnego mordu. 40 sekund. Tak, znaczy, proszę państwa, ja też chciałbym właśnie przestrzec przed taką optyką, że to jakaś jedna konkretna osoba dokonała tej decyzji, to jakiś taki wolny elektron, ten TVP zdecydował o tym, że pan Babiarz jest zawieszony. To jest generalnie polityka obecnej telewizji publicznej. To nie jest tak, że to jakiś jeden człowiek za tym stoi, tylko to się wpisuje w ogóle w narrację obecnej TVP. I tak naprawdę odpowiedzialność za to ponosi cała instytucja, a także sprawujący nad nią nadzór minister kultury, no bo to tak naprawdę za jego przyzwoleniem takie rzeczy się dzieją, że żadnej reakcji z tamtej strony nie widzimy. Więc absolutnie proszę tego nie utożsamiać z jakimś tam jednym dyrektorem, który pracuje, odpowiadając bezpośrednio na pytanie, właśnie dlatego, że robi dokładnie to, co ma robić, czyli pilnować linii ideologicznej obecnej TVP. No to prawda, bo nad dyrektorem TVP Sport jest jeszcze dyrektor ten główny, prawda, który domyślam się, że bez jego decyzji i namaszczenia też takie decyzje nie zapadają. Poproszę o kolejne pytanie. Pan Łukasz, czy należy deportować imigrantów, którzy łamią porządek publiczny i prawo? Gdzie i na kogo koszt? No dobrze, no to w takim razie Oskar Kida, 40 sekund. Nie, no proszę państwa, oczywiście, że jeżeli ktoś łamie prawo i akurat tak się okazuje, że ta osoba nie ma obywatelstwa, jest imigrantem, to tak, należy taką osobę deportować bez prawa powrotu, przynajmniej przez jakiś okres karencji. Jeżeli ktoś w okresie
5, 10 lat tak łamie porządek prawny, to nie zasługuje po prostu na to, żeby tu być. I na czyj koszt? No oczywiście, jeżeli się tylko da, to na koszt tej osoby deportowanej, no, ponieważ to do kraju, z którego przybyła, albo w ostatnim, którym przebywała, zanim trafiła do Rzeczypospolitej. Nie może być, proszę państwa, tak, że Polska w swoim majestacie zgadza się na to, że osoby przybywające tutaj, proszące tak naprawdę o możliwość pobytu na terenie Rzeczypospolitej, będą łamać jej porządek prawny i nic im się z tego tytułu nie dzieje, albo dzieje niewiele. Po prostu się powinno ich deportować. Pan poseł? Tutaj pełna zgoda, tylko dodałbym jedną rzecz, że jeśli mówimy o nielegalnych imigrantach, bo czym innym są imigranci, a czym innym są nielegalni imigranci, pełna czyli zgoda. Ta horda, która atakuje naszą granicę, czy ci, którzy są nam przerzucani dzisiaj z Niemiec, to jeśli chodzi o nielegalnych imigrantów, to trzeba zacząć od bardzo prostej rzeczy, nie wpuszczać ich. Po prostu zablokować granicę i doprowadzić do tego, że każdy, kto będzie ją próbował przekroczyć w sposób nielegalny, będzie ruszał w tą podróż ze świadomością, że na granicy polsko-białoruskiej stanie i dalej nie przejdzie. I to jest najważniejszy punkt, który powinien wziąć sobie rząd do myślenia i który powinien realizować. I to jest to, co my staraliśmy się bardzo konsekwentnie robić. I się udawało. Przez bardzo długi czas się udawało. No ale słyszymy teraz, że się nie da, bo jest zapora nieszczelna. Wszystko i przez się da. Jest i tu absolutnie, jeśli chodzi o zaporę. Zresztą ja również pracowałem akurat wtedy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prezesem, premierem Jarosławem Kaczyńskim, gdzie ten temat zapory się bardzo często pojawiał. I niewątpliwie zaporę trzeba wzmacniać. Jeśli są projekty, które dążą do tego, żeby dokładać tam elektronikę, żeby to była jeszcze skuteczniejsza metoda ochrony. Działo? Natomiast nie widzimy tego. Nie widzimy środków na to, żeby to realizować. Bo tutaj w bardzo wielu tych programach, o których słyszeliśmy, takich jak właśnie, nie wiem, Tarcza Wschód i innych, okazało się, że nie ma żadnych zarezerwowanych pieniędzy, żeby te programy zrealizować. Są natomiast pieniądze na to, żeby powołać zespół prokuratorów, który ma ścigać żołnierzy, którzy granicy bronią. No właśnie, to też jest kontrowersyjne. Poproszę o kolejne pytanie. Ostatnie już w tym programie, jak słyszę, bo czas nas goni, zbliżamy się do serwisu. Czy to polskie prawo, czy polskie władze i służby są bezsilne wobec Unii Europejskiej, migrantów i NGO-sów, aktywistów ekologicznych, proaborcyjnych, którzy wulgarnie propagują swoje poglądy? Czyli krótko, czy państwo polskie jest wobec tego wszystkiego bezsilne? I dlaczego tak jest, jeżeli tak jest? 40 sekund. Czy proszę państwa, to nie jest tak, że polskie prawo, tak jak tam pan pytał, jest bezsilne, ponieważ polskie prawo jest jasne i w momencie, w którym dochodzi do sprzeczności pomiędzy polskim prawem konstytucyjnym, polską konstytucją, a prawem unijnym, to naczelnym prawem jest prawo polskie, polska konstytucja i tego żadne gadanie jakichś eurokratów nie zmieni. Konstytucja jest najwyższym źródłem prawa. Natomiast pytanie jest, jak władze do tego podchodzą, ponieważ no, mieliśmy przykłady tego, że nie zawsze ta linia, mimo że wynika wprost z konstytucji, jest akceptowana. Ja osobiście uczestniczyłem w debacie, w której pan mecenas, kandydat Koalicji Obywatelskiej, mi powiedział, że to prawo unijne jest nadrzędne nad polską konstytucją wbrew jej brzmieniu. A po drugie, proszę państwa, trzeba pamiętać, że to jest to, co się dzieje w Unii, to jest też kwestia tego, jacy politycy tam zasiadają i jak oni prowadzą tę politykę, bo najczęściej to wynika właśnie po prostu z bezsilności. I 40 sekund dla pana posła. Takie myślenie u tego mecenasa Koalicji Obywatelskiej, jak rozumiem, to jest takie typowe postkolonialne myślenie, które gdzieś u części niestety tej strony sceny politycznej funkcjonuje. Takie, że Polska jest krajem gorszym, krajem, który nie zasługuje na to, żeby samemu o sobie decydować, nawet w tych sprawach podstawowych, tych takich elementarnych, jak właśnie bezpieczeństwo. No i tutaj, czy Polska jest bezsilna? Polska bezsilna nie jest, ale bezsilni są dzisiejsi rządzący. Bo dysponujemy narzędziami do tego, żeby chociażby właśnie nielegalną imigrację powstrzymywać. Chociażby, żeby te wszystkie NGO-sy, które dzisiaj uczestniczą w procederze przemytnictwa ludzi, rozgonić na cztery wiatry i da się to zrobić w zgodzie z polskim prawem. Natomiast najwyraźniej nie chcą. To jeszcze na koniec, proszę państwa, bo wygrzebałam tutaj bardzo ciekawe pytanie, które często wraca i często się pojawia, więc korzystając z tego, że pan jest prawnikiem, to jeszcze krótko zapytam w imieniu pana Tobiasa. Czy możliwe jest, aby prezydent rozwiązał parlament i rozpisał nowe wybory? To jeszcze poproszę o ustosunkowanie się do tego pytania. Proszę państwa, to tak postaram się jakoś kompaktowo, ale jednak trzeba z kontekstem. W obecnym porządku konstytucyjnym mamy trzy możliwości doprowadzenia do przedterminowych wyborów. Pierwsze to jest nieprzyjęcie budżetu w terminie, natomiast no, ta sytuacja jest tam dyskusyjna, ale no, termin minął, więc to wykluczamy. Drugie to jest samo rozwiązanie Sejmu, czyli Sejm podejmuje uchwałę większością 2/3 głosów i
No to też raczej no, taki konsensus polityczny, zwłaszcza przez małych koalicjantów, jest niemożliwy. No jedyna opcja na ten moment jest taka, że premier podaje się do dymisji, to jest trzecia możliwość, i nie powołujemy nowego rządu. No też póki co nie wygląda to, żeby to było jakoś możliwe w najbliższym czasie. Ale proszę państwa, pamiętajmy, że budżet się przyjmuje co roku. Ta koalicja też no, różnie może tam być, jeżeli chodzi o głosowania i o terminy. No zobaczymy, jak będzie. Obserwujemy sytuację, jak to się mówi. No tak to wygląda na chwilę obecną. Mam nadzieję, że nasz widz jest usatysfakcjonowany. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w tym programie. Dziękuję panom. Michał Moskal, Prawo i Sprawiedliwość, Oskar Kida, bezpartyjni samorządowcy. Dziękujemy. Dzielnie się tutaj spierali. Chodzi dzisiaj tematy takie, że raczej trudno się spierać o oczywiste oczywistości. Dziękuję państwu za pytania i podkreślam, że bardzo jest dla nas istotne to państwa wsparcie i dobre słowo, ale także przypominam, że nie byłoby nas tutaj i nie byłoby naszej nowej siedziby, o której niedługo powiemy nieco więcej, gdyby nie wsparcie finansowe. Na dole widzicie państwo informacje, jak można nas wspierać. Przypominam o Republice Jeden Klik, o tym, że w bardzo prosty sposób za pomocą po prostu telefonu można przenieść się na stronę internetową. Wystarczy zeskanować kod QR i przenieść się na stronę internetową, dzięki której można dokonać takiej wpłaty. Jest to dla nas ważne, bo duże inwestycje przed nami, a jeżeli to się wszystko uda, to zobaczycie państwo zupełnie nową telewizję. Dziękuję bardzo, Monika Borkowska. Kłaniam się państwu nisko i do zobaczenia jutro o 14:10 w Bitwie Politycznej. Zostańcie państwo z nami.